czy wyzwań stojących przed związkami zawodowymi, które będą wkrótce zrzeszać pracowników technicznych, między innymi z branży ochrony oraz utrzymania czystości, co wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspomniał Sebastian. Skoncentruję się na pracownikach technicznych zatrudnianych bezpośrednio przez firmy zewnętrzne, lecz świadczących usługi na rzecz instytucji publicznych. Skala uzwiązkowienia w tej grupie zawodowej jest niewielka, ponieważ niewielka jest w tej branży, w tych branżach powszechność umów o pracę, które do tej pory jako jedyne uprawniały do działalności związkowej. Podczas badań prowadzonych przez ośrodek La Sala pracodawcy przyznawali, że od 70 nawet do 90% zatrudnianych przez nich ochroniarzy pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku usług utrzymania czystości ta skala jest nieco niższa, lecz zarówno ochrona, jak i utrzymanie czystości, a te branże należą do najbardziej uśmieciowionych. W projektowanej ustawie o związkach zawodowych wprowadza się nowe pojęcie. Jest to pojęcie osoby, która wykonuje pracę zarobkową, i przez tą osobę należy rozumieć zarówno pracownika z kodeksu pracy, czyli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lecz także każdą inną osobę, która świadczy pracę zarobkową bez względu na podstawę zatrudnienia. I teraz pojawia się takie pytanie, czy po nowelizacji z 28 lipca tego roku w zakresie zamówień publicznych ta skala umów śmieciowych już w końcu zostanie ograniczona, czy era finansowania śmieciówek i wymuszania śmieciówek przez instytucje publiczne się zakończy. Są podstawy, by twierdzić, że realizacja tego wymogu może napotkać na trudności w praktyce. Przypomnę, że od października 2014 roku instytucje publiczne mogły wymagać umów o pracę. Gdy zlecały firmą zewnętrzną świadczenie usług, mogły zastrzec taki propracowniczy wymóg. Od 28 lipca już ta możliwość stała się wymogiem, lecz w tym okresie dwuletnim ośrodek La Sala dowiedział się, że klauzula jest prawie niewykorzystywana tylko w 7 przypadkach na 30 zastosowano ją, tylko w 7 instytucjach na 30, które przeprowadziły postępowania, takie klauzule zastosowano. Ponadto wnioski z zastosowania klauzuli nie są optymistyczne. Okazało się, że w 3 przypadkach aż firmy już znalazły wybieg, żeby nie stosować się do tego przepisu. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pracownicy mają 1/8 etatu. No, powinni mieć cały etat, wszystko inne świadczą na podstawie umowy cywilnoprawnej, mimo że wykonują tą samą pracę. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim był wymóg, aby 25 pracowników było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatrudniono wyłącznie, tak w rzeczywistości pracowało 15, a 10 to była ścisła kadra zarządzająca. Przedstawiano po prostu instytucji umowy podpisane z tymi osobami, które faktycznie nigdy w instytucji nie były. I moim zdaniem, skoro prawie połowie przypadków firmy już zaczęły praktykować takie wybiegi, to teraz po nowelizacji ten wybieg stanie się bardzo powszechny i równie powszechny, jak były do tej pory tak zwane podwójne umowy cywilnoprawne. Bo przypomnę, że od 2005 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość, następnie Platforma Obywatelska
forsowały, tak realizowały koncepcję taniego państwa, która była w rzeczywistości koncepcją tanich pracowników, między innymi w zamówieniach publicznych. No od tej pory instytucje kierują się w przetargach publicznych, decydującym kryterium jest cena. I firmy przyznają, że no zwłaszcza od tego okresu no musiały w zamówieniach publicznych dostosować się do tych wymogów, aby uzyskać przetarg, musiały zaniżać się koszty pracy. I jednym z takich wybiegów obniżających koszty pracy no były właśnie tak zwane podwójne umowy cywilnoprawne. Pierwsza umowa na niższą stawkę 50 zł, druga umowa na stawkę 1000 zł i pełne uskładkowanie było odprowadzane tylko od pierwszej umowy cywilnoprawnej. No były to grosze. Już od tego roku obowiązuje wymóg, aby oskładkowywać całe wynagrodzenie, znaczy do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czyli ta druga umowa już nie ma sensu jej zawierania, ponieważ też musi być już oskładkowana do wysokości, prawda, minimalnego wynagrodzenia. I teraz, tak jak wspomniałam, obawiam się, no są podstawy, by podejrzewać, że kolejnym wybiegiem będą właśnie te podwójne umowy, czyli umowa o pracę na 1/4 etatu, 1/8, a pozostałe czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. No mówię o tym, bo sądzę, że gdy związki zawodowe wejdą do instytucji publicznych, gdy będą rozmawiać, spotkają się z ochroniarzami, ze sprzątaczkami już po zawarciu klauzuli przez instytucję, no to po prostu się z tym problemem spotkają i to będzie jednym z ważniejszych wyzwań, z którymi się będą musiały związki zmierzyć. W tej sytuacji zakładanie związków no, będzie o tyle ułatwione, że te osoby będą miały już umowę o pracę, więc będą mogły od razu przystąpić do związku. Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych ta nowa definicja pracownika w ustawie o związkach zawodowych no, mówi, że dopiero po okresie półrocznym, dopiero po pół roku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie można do związku zawodowego należeć. Więc no tutaj właśnie ta sytuacja będzie ułatwiona. I zanim wskażę na takie dwie ścieżki działań, które sugeruję dla związków zawodowych no przede wszystkim, ale również dla partii, ja chciałam zapytać o waszą działalność, aktywność w tym zakresie. Wiem, że na pewno są tutaj dwie organizacje, które takie konkretne interwencje podjęły. Ja bym chciała, żebyście pokrótce opowiedzieli o tych interwencjach. Ja powiem, jak je należy teraz modyfikować, co należy teraz zmieniać, podejmując właśnie interwencje w takich przypadkach. I Sebastian, tak, Szustrak, mógłbyś się zacząć. Jakich usług to dotyczyło? Jak się zakończyło? No, zakończyło się tak, że nikt mi nie odpowiedział. Jak się rozpoczęło? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ogólnie jestem tak, że wyłączyłem się trochę. Ale dobrze zacząłem. Rozmawiamy o klauzuli prawa. Tak. Tak. No to... Wnioskowaliście, żeby jaka instytucja zawarła? Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe, żeby lepiej, żeby punktowało, prawda, podmioty, które mają, prawda, pracowników z umową o pracę. Natomiast no, gdyby całkowicie się to odbiło bez żadnego echa. Więc... To były usługi ochroniarskie, czy sprzątania, co to było? Nie, ogólnie chodziło o wszystkie przytargi, które, żeby taka zasada i reguła się pojawiła, więc nie wiązało się to z jakimś konkretnym przypadkiem, już przetargu, który się pojawił, tylko te, które miały być dopiero następne w przyszłości. Ale jak gdyby całkowicie bez żadnego echa i też nie pociągnęły tematu ani lokalne media, jak gdyby dosyć, nie chcę tutaj narzekać, ale w takim mieście jak Piotrków jest dosyć wąska klika znajomości i ten temat nie jest jak gdyby ani
chłonny dla społeczeństwa, ani dla mediów, ani tym bardziej w interesie tych, którzy są w urzędzie miasta. Więc co całkowicie, co kiedy bezrobność to od razu? Dobrze, to partia razem. Tak, no, ja brałam udział w dwóch takich przedsięwzięciach. Jednym z nich to było najpierw przeprowadzone badanie na Uniwersytecie Łódzkim przez Michała Jachalewskiego, który zapytał osoby pracujące w ochronie, jakby czy i co pracują, na jakich warunkach pracują, czy są z tych warunków zadowoleni i czy chcą pomocy od nas. No jakby większość od nas chciała pomocy, większość nie była zadowolona z tych warunków. A zakończyło się to w ten sposób, że złożyliśmy wniosek, list do rektoratu i nowy przetarg został rozpisany już z konsulami społecznymi. Wszyscy ochroniarze na Uniwersytecie Łódzkim są już teraz zatrudniani w ramach umowy o pracę. A sytuacja na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i w sądzie, w którym to druga sytuacja, to jest druga akcja, w której brałam udział. W sądzie, znaczy zakończyła się połowicznym sukcesem, mianowicie o ile uniwersytet faktycznie uznał klauzulę społeczną, jakby w tym momencie zarówno usługi sprzątające, jak i usługi ochroniarskie już występują klauzule zatrudnienia w ramach umowy o pracę, o tyle w sądzie nadal jest to bez zmian. Więc no u nas trochę większym sukcesem się to zrobiło. Tak, sąd jest bardzo oporny. A i jeszcze, tak? Tak, mieliśmy akcję w Kielcach i akcja dotyczyła Politechniki Świętokrzyskiej. Głosiliśmy w tygodniu jednego z naszych członków, który wykładał, jakieś miał zajęcia z prawa na Poligudzie. I mówił właśnie, że jest problem zatrudniania, znaczy nie przestrzegania tych klauzul społecznych, zatrudniania pracowników. I chyba chodziło o ochronę i sprzątanie na umowę o pracę. A ponieważ odbywał się konkurs na rektora, jeśli dobrze pamiętam, więc stwierdziliśmy, że wyślemy list i do rektora obecnego, i do wszystkich kandydatów, którzy się ubiegali o to stanowisko. I dostaliśmy dwie odpowiedzi. Od rektora dostaliśmy pogróżkę w takim sensie, że ponieważ zorganizowaliśmy konferencję prasową na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, więc nam groził pozwem do sądu, że nielegalnie na terenie uczelni zorganizowaliśmy właśnie taki happening. Natomiast jeden z kandydatów, pozostali kandydaci i kandydatki nam nie odpowiedzieli, natomiast jeden z kandydatów nam odpowiedział, że z tego co wie, takiego problemu na uczelni nie ma. Więc sprawy nie pociągnęliśmy już dalej, ja myślę, że powinniśmy. No i będę się starał to jakoś przedstawić na naszych spotkaniach w taki sposób, żeby te sprawy po prostu dociągnąć do końca, bo warto. Szczególnie, że sukcesy mamy na tym polu w innych miastach, więc można zadziałać. No, zaraz zaproponuję ze swojej formy współpracy w tym temacie. Ja jeszcze dopowiem, że ten problem podwójnych umów właśnie cywilnoprawnych i o pracę jest bieżący, to nie jest tylko tak, że my to zbadaliśmy rok temu i tego nie ma, bo tydzień temu miałam telefon od działaczy inicjatywy pracowniczej w Poznaniu, którzy mają wiedzę, że ochroniarze Uniwersytetu Medycznego mają 1/4 etatu. Instytucja postawiła wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę, no a firma widać, że to również obeszła, tak jak w Rzeszowie, tak jak w Warszawie, więc problem jest jak najbardziej bieżący, on się dzieje już teraz po tej nowelizacji, więc tak jak wspomniałam, to moim zdaniem będzie jeden z większych wyzwań dla związków zawodowych. No dobrze, to ja już przejdę do tej pierwszej. Pierwszej ścieżki działań, które związki zawodowe i partie powinny podejmować. No przede wszystkim należy już teraz popularyzować w instytucjach publicznych takie poprawne zapisy umowne, które uniemożliwią firmom wybiegi wcześniej wspomniane. No to jest może szczegół,
To znaczy osoby zainteresowane, organizacje zainteresowane też proszę o kontakt. To jest zapis, który po prostu mówi o tym, że wszystkie czynności mają być świadczone na podstawie umowy o pracę. Znam instytucje, w których tak to zapisano i tam się tego nie obchodzi. No jest to bardzo trudne, prawda? A gdy się zapisuje, że ma być umowa o pracę, no to łatwiej to obejść. Więc mają być po prostu zapisy, że wszystkie czynności mają być na podstawie umowy o pracę. No i właśnie związki i partie mogłyby to w instytucjach promować. No a co w sytuacji na przykład Uniwersytetu Medycznego, no, w tej obecnej sytuacji? No oni zadali mi pytanie, co mają robić, więc no, w pierwszej kolejności ja teraz zaproponuję spotkanie w instytucji z pracownikami zamówień publicznych w celu uświadomienia im tego. Może tego nie wiedzą, może tego nie sprawdzają, więc tutaj na razie będziemy wywierać nacisk na instytucję, żeby ona to się postarała właśnie ten problem rozwiązać. Jeśli to nie zadziała, najwłaściwszym moim zdaniem jest wniosek do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy. Skoro 1/4 czynności identycznych jak świadczonych na tej podstawie 3/4, one te czynności są wykonywane w ten sam sposób, no to skoro tutaj jest umowa o pracę, no to logiczne, że te 3/4 też powinny być na podstawie umowy o pracę. Myślę, że te sprawy będą do wygrania. No i tutaj też no oczywiście jest opór pracowników przed występowaniem do sądu, ale no też sytuacja ulegnie zmianie, gdyż no związki wejdą po prostu do tych branż. A więc no, pracownicy, ta ich pozycja wzmocni się i liczę na to, że właśnie takie kroki będą podejmowane przez związki. To, że to jeden zakres taki działań, ale jednocześnie no, musicie wykazać się pewnym zrozumieniem, dlaczego firmy tak postępują. No, robią to dlatego, że nadal postępują i właśnie będą, gdyż nadal przepisy nie są spójne. Mimo że instytucja wymaga umów o pracę, no jednocześnie kieruje się nadal kryterium najniższej ceny. Czyli no, w przypadku usług ochroniarskich ochrona to 80% koszty pracy, to 80% kosztów usługi. Więc no, przy czym mają jakby kombinować i obniżać te koszty usług, jak nie przy kosztach pracy. Dopóki to kryterium nie będzie inne, dopóki nie będzie wygrywała powiedzmy oferta ta pośrednia, tak, nie ta najwyższa, nie najniższa, a jakaś między nimi, no to firmy po prostu będą stosować ten wymóg, gdyż instytucje nadal wymuszają niskie koszty pracy. Ja po prostu obawiam się, że teraz całą odpowiedzialność już się totalnie przerzuci na firmy, podczas gdy właśnie instytucje nadal wymuszają niskie koszty pracy, więc tutaj też muszą się właśnie, musicie się wykazać tym zrozumieniem. I podam też przykład firmy Gwarant ochroniarskiej z Opola. Ona rok temu opisała, bulwersowała się bardzo, gdyż jedna uczelnia wymagała umów o pracę w przetargu. I ta firma, która wygrała, zaproponowała taką cenę usług, że w ten sposób nie byłaby w stanie zapłacić umów o pracę. I to firma podniosła tę kwestię i poruszyła no niebo i ziemię. No chciała po prostu pozwać tą drugą firmę o to, że nie wywiązuje, nie będzie się wywiązywać z tej umowy. No więc tutaj no, sojusznika wręcz w niektórych firmach można mieć. Druga ścieżka działań to jest działalność na rzecz rezygnacji rzecznicza, na rzecz rezygnacji przez instytucje publiczne z udzielania zamówień publicznych na takie usługi jak ochronę, sprzątanie. No w ten sposób najlepiej zabezpieczy się tych pracowników.
I ja wkrótce z Fundacją Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadzimy w Opolu, w Katowicach i we Wrocławiu spotkania rzecznicze. My będziemy tam mówić szerzej o społecznych zamówieniach publicznych, o aspektach ekologicznych. Lecz ważnym elementem właśnie będzie przedstawienie tych doświadczeń już dotychczasowych doświadczeń instytucji, przypadków, w których to się właśnie zastosowanie tej klauzuli się nie powiodło. Będziemy przestrzegać instytucje przed tym i będziemy jednocześnie naciskać na to, no, żeby albo stosowały te poprawne zapisy, albo żeby zrezygnowały całkowicie z zamówień publicznych na te usługi. Teraz i przez najbliższe miesiące to jest najlepszy moment na to, żeby naciskać na instytucje publiczne, aby zrezygnowały z outsourcingu. Tak nie było rok temu, takiego klimatu sprzyjającego temu. Tego nie było, jak prowadziliśmy badania. No, zmieniło się to, że właściwie teraz koszty usług świadczonych przez firmy i świadczonych przez instytucje zrównają się. Instytucje parę lat temu po to właśnie zrobiły outsourcing, żeby zaoszczędzić. To było decydującym, to decydowało, że właśnie spodziewały się, wiedziały, że w firmach są umowy cywilnoprawne, a właśnie spodziewały się, że na tym dokonają oszczędności. Więc teraz no, instytucje same mają świadomość tego, że już tych oszczędności nie będą czyniły, no, ze względu na minimalną stawkę godzinową, ze względu na wymóg już w zamówieniach publicznych. Uniwersytet Opolski zrezygnował z outsourcingu usług utrzymania czystości. Do tej decyzji dojrzewano długo. My z ośrodkiem La Sala prowadziliśmy tam działania rzecznicze, rozmawialiśmy z około 6-7 osobami decyzyjnymi w tym zakresie. Uwrażliwialiśmy na to już pół roku temu. Już wówczas rozważano to. Teraz jeszcze z Fundacją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ponownie zaapelowaliśmy o społeczne zamówienia publiczne bądź o rezygnację z outsourcingu. No, ciężko tutaj powiedzieć, co zadecydowało. Na pewno nie zaszkodziły te inicjatywy, więc no, uniwersytet zrezygnował z takiej praktyki. Byłam na spotkaniu w MOPS-ie wrocławskim, a także w Miejskim Centrum Usług Socjalnych oraz na Politechnice Opolskiej. Każda z tych instytucji teraz zastanawia się, czy zrezygnować z outsourcingu, czy udzielać zamówień publicznych. Naprawdę niewiele teraz trzeba, myślę, czyli teraz jest najlepszy moment na to, żeby przeprowadzić taką szerszą akcję na rzecz jednak no właśnie powrotu do tego własnego personelu. Gdy już przeprowadzą pierwszy przetarg, no to myślę, że już będą to tak ciągnąć, prawda? A teraz właśnie jest czas na taką decyzję powrotu. No więc takie spotkania powinny się zadziać również w innych miastach. Ja zachęcam do takich inicjatyw. Myślę, że ośrodek La Sala również się w coś takiego by zaangażował. Ja na pewno mogę przyjechać. Można zaprosić, prawda? Żeby nie chodzić już do każdej instytucji pojedynczo, zaprosić ich wszystkich w jedno miejsce i tam po prostu przedstawić ten cały materiał, prawda, i wywierać presję, nacisk na dobre praktyki. Co jeszcze w tym temacie? Jakieś ciekawe historie? Miałam powiedzieć jeszcze z takiej mojej działalności. No ja do tej pory starałam się pomagać pracownikom, którzy nie byli zrzeszeni w związkach zawodowych, nie mogli. Pracowali na podstawie umów cywilnoprawnych, w ogóle czasami nawet nie mieli umów, pracując w instytucjach publicznych. Więc no was nie muszę przekonywać o takiej bezwzględnej już konieczności tworzenia jednak struktur. No wiele po prostu
niekorzystnych procesów, takich zjawisk zaobserwowałam no, w sytuacji braku takiej organizacji. No, przede wszystkim no, rozgrywanie pracodawcy, czy instytucji, czy firmy, no, tych pracowników. No, nie ma silnej reprezentacji, nie ma tego silnego przywództwa, które jest uprawnione do reprezentowania interesów związkowych, więc no, ten pracodawca w jednym przypadku po prostu tak rozgrywał tych pracowników, że spotykał się z nimi pojedynczo, no, mówił nieprawdę na temat tego, co inni zadeklarowali, prawda, więc no, przede wszystkim tutaj jakaś reprezentacja takiego, prawda, silne przywództwo, które się nie ugnie, jest potrzebne. No. My wnioskowaliśmy z ośrodkiem ASARA w marcu tego roku, aby szpital MSWiA wymagał klauzul społecznych w zamówieniu na usługi ochrony. W pierwszym postępowaniu zastosowano taki wymóg, później unieważniono, już wymagano tylko połowy pracowników na umowie o pracę. Koszty tak bardzo przerosły instytucje, że odstąpiono od tego całkowicie, no ale też no, tutaj nic nie wiązało instytucje, tak? Jednak przy istnieniu związków zawodowych, no to myślę, że nie byłoby takie odstąpienie bezkarne. Mogę tylko dodać, jeżeli chodzi o możliwość zmiany związku zawodowego poprzez dla osób, które pracują w samym zatrudnieniu. W moim poprzednim zakładzie pracy osób z około 100 na 900 osób w całym zakładzie. I no, przeprowadziliśmy taką ankietę po prostu już wstępnie, jak takie plany się pojawiały. To były rozmowy i tak dalej. Tylko dwie osoby zadeklarowały, że jak będą takie przepisy, to chciałbym się zdecydować, żeby się zapisać do związku zawodowego. Nie widzę jak gdyby potrzeby. No, mówię, że to jest akurat przykład jednego zakładu. No, ale fajnie też rozmawiać o jakimś takim żywym organizmie. I w perspektywie mi się wydaje, że bez że jakiejś kampanii medialnej związku zawodowych bardzo trudno będzie przyciągnąć te osoby z branż, gdzie no, nie ma żadnych jak gdyby tradycji związkowej, no, na danym względu. A mówisz o jakiej branży? To jest przemysł ciężki i to dotyczy spawaczy, takich osób, które na samozatrudnieniu funkcjonują. Czyli też to jest przemysł ciężki i takie stanowiska robotnicze. I tylko dwie osoby jak gdyby zadeklarowały, że myślą o tym, że są skłonne, jakby, natomiast reszta całkowicie jak gdyby nie wyczuła potrzeby przynależności do związku zawodowego. Czy Sebastian tutaj, jeśli można dodać, poruszył bardzo ważny problem, bo problemem największym w tym momencie jest to, że ludzie nie wiedzą, czym się zajmują związki zawodowe, nie wiedzą, jakie mamy uprawnienia, często w ogóle nawet nie wiedzą, czym są związki zawodowe, więc jak się wchodzi do sklepu wielkopolecznego, bo robiliśmy teraz taką kampanię Handel bez wyzysku, to się okazywało, że trzeba było ludziom tłumaczyć naprawdę elementarne rzeczy, bo ja na początku myślałem po prostu, że pewne sprawy są oczywiste, tak? Czym jest związek zawodowy, czym się zajmuje? Nie. I ciężko jest na dodatek w sklepie takim wielkopolecznym, gdzie kierowniczka już na tego pracownika od razu patrzy i chce was jak najszybciej wyrzucić ze sklepu i jeszcze przy okazji ochroniarz, którego też chcę niedługo zrzeszać, to samo ma taki przykaz. Ciężko jest na szybko to wytłumaczyć, tak? No ale próbowaliśmy. Jakiś odzew jest, ale masz rację, no to jest raptem parę procent ludzi, którzy są chętni w danej chwili przystąpić do związku zawodowego. No my będziemy na przykład próbować teraz tworzyć taką międzyzakładową organizację właśnie pracowników ochrony i państw sprzątających, tylko też chcę jakoś to ładnie ubrać słowa, żeby nikt nie poczuł się obrażony. Konserwatorzy, powiesz. No ja już jakoś powiem. O, no to chyba to będzie dobre określenie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja się troszeczkę podłamałem, bo tych kampanii ogólnie sporo prowadzimy i próbowałem zacząć od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którego ja się osobiście wywodzę. I problem polega na tym, że tam już byłem dograny z paroma paniami, które znam od wielu lat, tak? I one chciały, związek zawodowy, tak, bo one już wiedziały, ze mną często rozmawiały. Co się okazuje, że ja tam wparowałem jakiś czas temu i z tych wszystkich pań, które tam sprzątały, została jedna, bo poprzenosili, ja nie wiem, mam kontakt na Facebooku, więc będę na pewno rozmawiał z tymi pozostałymi, ale są tam w tym momencie, tak jak wczoraj, chyba mówiłem, czy przedwczoraj, naprawdę osoby w bardzo podeszłym wieku, nie ma szans
żeby one były tym aktywem związkowym. One mogą być ewentualnie członkiem związku, ale naprawdę, często te panie nawet nie dosłyszą, ledwo się poruszają. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Z kolei z ochroniarzami jest inny problem. Oni do związków zawodowych, oni mają z natury rzeczy dość negatywny stosunek. Przynajmniej ja to tak odczuwałem, jak byliśmy w tych sklepach wielkopolśniowych. To wynikało z tego, że po prostu po konferencji prasowej pracodawcy kazali im negatywnie się do nas odnosić i w innej sytuacji zupełnie ta rozmowa byłaby inna, bo jak później wychodzili gdzieś poza sklep na papierosa, no to zupełnie inna była wtedy z nimi rozmowa. Ale to jest proces no, naprawdę bardzo długi. Raz, żeby ludziom wytłumaczyć, czym są związki zawodowe na nowo, bo w mediach od 20 paru lat jest pokazywany ten obraz związkowca, który pali oponę, który się schleje, który nic nie robi i który zarabia, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, tyle co prezes dla Świętego Spokoju, bo mu niby dają, tak, takie pieniądze, więc to jest tak naprawdę praca od podstaw. Jak pytałam ochroniarzy i panie sprzątające o gotowość do wstąpienia do związku zawodowego, no to po prostu tutaj no nie ma takiej chęci, po prostu nie ma potrzeby, nie widzą sensu, nie mają zaufania, nie mają styczności ze związkami, bo związki zakładowe... To pani tak się jeszcze tylko wciwtrące, że no, jak się rozmawia z tymi ludźmi, to ma się poczucie, że to my tak naprawdę chcemy dla nich coś, czego tak. Tak naprawdę w ogóle nie potrzebują i nie mają. No to podam przykład nawet tego szpitala osób, które podpisały pracodawcy deklarację, że nie będą protestować, że nic nie przekazywały mi żadnych informacji. No nie wiem, na ile tam był jakiś taki czynnik zastraszania. Nie byłam przy tych rozmowach, ale, no, ale może być też tak, że trochę chcemy, prawda, na nich dobrze. Ale opisywanie takiej deklaracji, rozumiem, to jest zgodne. Myślę, że nie. Ale właśnie, nikt tej deklaracji nie dostał do domu, więc po prostu on sobie dysponuje taką deklaracją. Ale no właśnie, to zaufanie. No ale tylko, że z tamtymi akurat pracownikami nie miałam takiego kontaktu. No jednak ci, którym dałam się poznać, którzy po prostu, no jest wielu pracowników, którzy, no nie chwalę się, ale którzy po prostu mi no, dziękują, tak, którzy myślę, że gdybym tworzyła jakieś struktury, to po prostu oni mnie już znają, tak, tak panie sprzątające, z Czerwca Opolskie, więc no, dlaczego oni nie rozumieją związków zawodowych, nie chcą wstępować, bo po prostu, że też nie mieli kontaktu, tak, panie sprzątające z Czerwca Opolskie, które zostały ostateczności przekazane do firmy zewnętrznej, no też nie miały zakładowej organizacji związkowej, a tam były umowy o pracę, tam można było tworzyć związek. No ale po prostu trzeba dać się poznać, prawda? Tacy działacze, aktywiści, którzy nawet do tej pory nie działali gdzieś, prawda, a chcą tworzyć te związki, którzy mają zaufanie u tych ludzi, no to oni po prostu powinni przejąć stery w tworzeniu, prawda, takich struktur. Masz tutaj rację, tylko też trzeba wziąć pod uwagę jedną zasadniczą rzecz, że tych problemów pracowniczych i problemów no, pani sprzątających, ochroniarzy jest całe mnóstwo, tak? I no, siłą rzeczy musimy czasami coś wybierać. No, ja jako przedstawiciel no, dużej centrali związkowej muszę się zajmować tak naprawdę wszystkim i siłą rzeczy nie jestem w stanie ze wszystkimi paniami sprzątającymi codziennie na przykład poświęcać godziny czy dwóch, tak? No bo mam też innego rodzaju obowiązki, ale oczywiście. Ale no, twoje struktury tak, liczą tylko jedną osobę? Słuchaj, to jest właśnie ten problem. Jest 14 tysięcy członków, ale takich aktywistów, tak, chętnych do działań. Nie, no dobra, ale jest to ten problem. I też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ludzie, którzy związkowcy, którzy działają na terenie zakładu pracy, bardzo często mają takie podejście, że ich interesuje zakład pracy bezpośrednio, tak, żeby tam coś zrobić dla swoich, natomiast gdzieś wyjść, oni też często się wstydzą, tak? To się okazuje, że problemów jest bardzo dużo i ja muszę sobie radzić naprawdę z problemami, o których nikt nie ma pojęcia poza związkowcem, tak? No, jest to dosyć skomplikowana materia.
Masz, Sebastian, Radę Wojewódzką z ilu osób się składa? No nie, bo... To, to jest taka reprezentacja, która właśnie była na no każe. No tak, Sebastian. No tak, dokładnie. Ja to wszystko wiem, no i dlatego robimy teraz akcję w handlu. Tutaj chcemy robić też tą międzyzakładówkę. Natomiast, tak jak mówię, no, jest tu bardzo dużo problemów, z którymi trzeba sobie poradzić, a także trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Przede wszystkim, to jest tak jak, ja wyznaję taką zasadę jak w przypadku lekarza, przede wszystkim nie szkodzić, tak? Jak mam założyć związek zawodowy, to ten związek zawodowy ma być skuteczny, ma rzeczywiście tym ludziom pomóc, a nie chciałbym, żeby ci ludzie ponosili jakieś negatywne skutki tego, że przystąpią do związku. Więc ja zawsze to wszystko rozważam, analizuję całą sytuację i chciałbym, żeby to po prostu było skuteczne. Ja nie chcę, żeby ci ludzie nagle zostali, o, przykład kroparzy, tak? No, no po prostu no, ci ludzie stracili na tym. Krowa żywa tam w Krakowie. W Warszawie też. No, czy w Warszawie, no. A tak to wejdę w szczegóły, bo ty mówisz o międzyzakładowej organizacji związkowej. To znaczy, tutaj to w ogóle będzie trudny teren, ta ochrona i sprzątanie, ze względu na to, że w normalnych warunkach no to jeden uczelnia, urząd miasta, jeszcze inny urząd, to były, prawda, trzy odrębne organizacje, trzech pracodawców i trzy, prawda, organizacje związkowe. W tej sytuacji, no, z czym będziesz miał do czynienia? Z tym, że będzie firma A, prawda, i ona będzie miała kontrakt inny, podpisany z uczelnią, jedną, drugą, trzecią. Tutaj trzeba będzie negocjować warunki, prawda, warunki dla pracowników, jakby. Także to będzie, tylko sygnalizuje, no to na logikę, prawda? Ale dlatego, dlatego mówię o międzyzakładowej organizacji, bo mam pełną świadomość, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, że na przykład z danego zakładu pracy ja mogę nie zebrać pełnych 10 osób, tylko będę musiał w ten sposób kombinować. No i zresztą dużo łatwiej będzie, jeżeli się zrzeszy na przykład pracowników ochrony z całego terenu województwa, no to ta organizacja myślę, że też będzie dużo silniejsza. I tu będziemy w stanie łatwiej oddziaływać. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No zobaczymy właśnie. Jestem ciekawa, jak z tym okresem półrocznym, na ile to przyblokuje pracownikom możliwość wstępowania do związków. No ile właśnie ta rotacja nadal będzie. Ta stawka minimalna godzinowa powinna to ograniczyć. No ale zobaczymy. Natomiast tutaj właśnie trzeba wymagać jednak od central związkowych dużej akcji informacyjnej. Wydaje mi się, że jest to w ich interesie tak naprawdę. W dobie, kiedy związkowienie coraz bardziej spada i tych członków jest coraz mniej, możliwość pozyskania nowych i wejścia w zupełnie na pewno trudne branże, to znaczy tam, gdzie te problemy pracownicze są jak na pracy. To przykłady patologii często są wyciągane właśnie z tych branż i w gruncie rzeczy to właśnie to spowodowało, że te zmiany następują.